Cześć. Z tej strony Paulina z kanału Kobiece Dwa Koła. Moją kolejną wycieczkę rozpoczynam w miejscowości Pas. Za moimi plecami możecie zobaczyć pałac w Pasie. I z tym miejscem podczas tego odcinka chciałabym przedstawić Wam dwie ciekawostki, które są związane. Pierwsza z nich to jest taka, że tutaj do tego miejsca przyjeżdżał nasz polski wielki kompozytor Fryderyk Chopin, ponieważ tutaj mieszkali jego znajomi. Drugą ciekawostkę opowiem Wam na koniec naszej wycieczki, więc jeśli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną do końca. Obszar ochrony ścisłej Przyćmień. Jest to jeden z młodszych obszarów ochrony ścisłej utworzony na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, ponieważ dopiero w 1997 roku. A co tu jest takiego szczególnego, że ten obszar został objęty ochroną ścisłą? Mianowicie na tym terenie znaleźć możemy złoża kredy. I w związku z tym to miejsce jest takie wyjątkowe na mapie puszczy. Jadę akurat odcinkiem Kampinoskiego Szlaku Rowerowego, który poprowadzony jest dookoła Puszczy Kampinoskiej. Zbliżam się powoli do granicy ośrodka dydaktycznego Kampinoskiego Parku Narodowego. W tym miejscu też możecie skorzystać sobie z toalety. A teraz widok na olszowieckie błota. Nie wiem jak Wam, ale mi bardzo się podobają te znaki obrazujące Kampinoski Park Narodowy. Ruch wzmożony, jak widać. Po lewej stronie polana wypoczynkowa. Po prawej plac zabaw, gastronomia. W prawą stronę też możecie udać się do punktu widokowego. Toalety.
Zaraz zobaczycie chatę kampinoską. Chwila przerwy w Nartowej Górze, obok Nartowej Góry. Jeszcze konwalie kwitną. O, zobaczcie, jakie piękne dzwoneczki. Cisza, spokój. Tylko dźwięki natury i bzyczących owadów. Więc chillujemy chwilkę. Dojeżdżam powoli do Sosny Powstańców. Jest to miejsce związane z powstaniem styczniowym. Na tej sośnie byli wieszani, tak naprawdę była wieszana młodzież warszawska, która chowała się w kampinoskich lasach po bitwie pod Budą Zaborowską. I tutaj carscy Tatarzy wieszali na tej sośnie tych wszystkich, którzy zostali pojmani. Legenda głosi, że konary sosny zostały wygięte. Legenda głosi, że konary sosny zostały wygięte od ciężaru ciał właśnie wisielców. Będąc w puszczy w tym rejonie, warto na chwilę się zatrzymać i poświęcić czas na chwilę zadumy. Widzicie Sarenkę? Idzie do mnie chyba. Tam następna. Chyba może nawet klęba. Sarenka dalej obserwuje. W remoncie drogi 579 od Leszna w stronę Błonia. Jedzie się całkiem przyjemnie. Jest poprowadzona ścieżka rowerowa. Dojeżdżamy do miejsca, w którym stara ścieżka się kończyła i został niedawno wylany ten oto fragment, który teraz już tutaj widzimy.
i jedziemy nowym fragmentem, który został wylany dosłownie 2 tygodnie temu. Co prawda jest niedziela, więc ruch dzisiaj na drodze jest bardzo mały, ale jak sobie zobaczycie, co chwilę przejeżdża samochód. Za moment ścieżka nam się kończy i poprowadzona jest w stronę jezdni. Na szczęście, jak Wam wspominałam wcześniej, ruch dzisiaj jest mały w porównaniu z tym, co tutaj się dzieje w tygodniu, więc bez problemu sobie przejechałam, ale w tygodniu no to tu jest masakra. Tir za tirem, samochód za samochodem, więc osobiście nie zapuszczam się tutaj rowerem, bo jest niebezpiecznie. Jeżdżę tędy samochodem i widzę, jakie niebezpieczeństwo jest w momencie, kiedy rowerzyści tutaj jadą. A w którym miejscu tutaj, czy w ogóle zostanie dobudowany brakujący fragment ścieżki rowerowej, około 1,5 kilometra, tak przynajmniej mi się wydaje, czy to zostanie dobudowane, trudno stwierdzić. Dojeżdżam do Białud, gdzie jak widzicie jest już oznakowanie ścieżki rowerowej i w tym momencie już można bezpiecznie jechać. Ja wjeżdżam prawą stroną. Jak widzieliście, nie wszyscy potrafią ustąpić pierwszeństwa. I ta ścieżka prowadzi już prosto do Błonia. I jest naprawdę bezpieczna. Jestem nad rzeką Utrata. I za moimi plecami znajduje się pałac w pasie, o którym wspominałam Wam na początku, z którego startowałam. Moja wycieczka dobiegła końca. Dziękuję Wam, że zostaliście ze mną do końca, ale najważniejsze, chcę Wam w tym miejscu powiedzieć, co wspólnego francuski dowódca Bonaparte ma wspólnego z pasem. Ano mianowicie to, że legenda głosi, że podczas gdy przebywał na ziemiach polskich, był tutaj na terenie pałacu, zostawił swój pas i od tego powstała nazwa pas, pisana przez 2 S na końcu. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo. Jeśli podobają Wam się moje materiały, będę wdzięczna za subskrypcję i kciuk do góry. Wtedy moje filmy będą mogły dotrzeć do większej ilości osób. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku.